Cześć, tutaj Berdysz, witam Was na moim kanale. Na wstępie chciałem Was prosić, żebyście rozważyli zasubskrybowanie tego kanału, jeśli oczywiście uważacie, że materiały, które tutaj publikuję, są warte Waszej uwagi. Oczywiście też proszę o lajkowanie z tego samego powodu. Teraz a propos dzisiejszego tematu. Więc kontynuujemy temat drukowania i naprawdę już miałem dawno zrobić następny odcinek, ale no cóż. Trzeba pracować, zrobić jakieś takie różne inne dziwne rzeczy w życiu i nie zawsze starcza czasu na hobby, a przynajmniej znaczy, to jest tak, wiecie, że trzeba ten czas na hobby dzielić, znaczy ten czas, który poświęcam hobby, dzielę poprzez na właśnie robienie tego hobby i na nagrywanie filmików, co też stało się w pewnym sensie częścią tego hobby. No ale żeby mieć Wam coś do pokazania, muszę poświęcić czas na najpierw tego zrobienie, wymalowanie, sklecenie, zmajstrowanie, no coś tam. No w każdym razie, żeby dalej nie przynudzać, najpierw chciałbym Wam pokazać parę rzeczy, które udało mi się wydrukować, czy konkretnych rzeczy. Dzisiaj będzie głównie na temat architektury, nazwijmy to górnolotnie, z Kickstartera, w którym wziąłem udział jakiś czas temu, o którym już zresztą wspominałem. Ten domek już Wam pokazywałem w poprzednim filmiku, on się gdzieś tam też przewinął na moim Facebooku, ale to niekoniecznie tam to wszyscy, znaczy wszyscy, no. Stosunkowo skromne grono osób zapewne go tam widziało. Dlatego chciałem Wam go pokazać jeszcze raz. To jest ten domek, którego druk nie wyszedł za dobrze, jeśli pamiętacie. No to on teraz. Tak wygląda po malowaniu. Nie jest to jakieś malowanie bardzo wymyślne, natomiast moim zdaniem wygląda absolutnie fantastycznie. Później, za chwilkę pokażę go jeszcze z bliższa i myślę, że w lepszej rozdzielczości chyba nawet. Natomiast okej, tutaj najpierw kilka zdjęć tego domku. Zdjęcia znaczy kolorystycznie mogą być przekłamane, bo to robiłem wieczorem bez dobrego oświetlenia, znaczy z lampą błyskową, no więc lampa błyskowa zrobiła robić dziwne rzeczy z kolorami. Ale w każdym razie, tak on mniej więcej wygląda, tam nieważne moje malowanie, po prostu tak jak mówię, myślę, że wygląda całkiem ładnie. Domek wyszedł naprawdę, jak już go pomalowałem, to się w nim zakochałem. Oczywiście on cały czas ma te jakieś tam niedogodności. Dziury, no nie wiem, nie do drukowania na kominie. Tu dziękuję za radę jednej z osób, która komentowała. Faktycznie zalałem to trochę super glue i to takie teraz jest w porządku. Nie rozpadnie się chyba, dopóki tego ktoś nie walnie. No i to jest pierwszy z tych domków. A tak, w ogóle dzisiejsze nagranie będzie podzielone na dwie części. Chciałem zacząć od pokazania Wam czegoś, że tak powiem, pozytywnego, zanim zacznę narzekać. A w drugiej części powiem Wam, jak rozwiązałem, chyba wreszcie, nie chcę zapraszać, swoje problemy z moją drukarką, która już od, no nie wiem, od tego poprzedniego filmiku generalnie działa na pełnych obrotach, czasami dzień i noc drukuję różne rzeczy, no bo drukowanie tych rzeczy trochę zabiera. No ale w każdym razie, tak wygląda ten domek, jeszcze raz. I teraz może trochę, że tak powiem, bliższe o tym domu. To pod spodem widać, nie wiem czy dobrze, jak słaby był to wydruk. Nawet ta część dolna, która no, generalnie mi się udała wtedy, ale po prostu no fatalnie, to wtedy naprawdę miałem spore problemy. Ten domek składa się z takich czterech części. Jest to naprawdę nieduży modelik. Poza tym to jest, no ja mówię o nim, że on jest dostępny z Kickstartera, ale on tak naprawdę jest dostępny za darmo. Na Thingiverse można sobie go znaleźć. Tu ja ich nie malowałem, tych domków jeszcze wewnątrz, bo to w pewnym momencie się spieszyłem z nimi na pewne wydarzenie. No natomiast one jak najbardziej mają szczegóły w środku, można wymalować, co pewnie kiedyś zrobię. Także cztery części tego domku. Ostatnio został wydany jeszcze dach w formie strzechy do niego, także można sobie go wydrukować w dwóch wersjach. Okej, okay, teraz w następnym domku, jaki dostałem z tego samego Kickstartera, no ten jest już troszkę bardziej okazały. Piękny jest, nie?
Naprawdę, słuchajcie, ja przepraszam, może niektórzy z was nie podzielają mojego entuzjazmu dla tego urządzenia. Dla mnie to jest ciągle czary mary. Ciągle odkrywam tyle fantastycznych rzeczy, które bym chciał, że tak powiem, wydrukować. Na dobrą sprawę jest to hobby samo w sobie, drukowanie w sumie. To znaczy, no, ja jestem oczywiście fanem malowania wszystkiego, więc oczywiście maluję te rzeczy. Natomiast tak jak mówię, faktycznie można drukować różne rzeczy, bo no, ja oczywiście kupiłem tą drukarkę z myślą o zasilaniu naszego hobby i stołów bitewnych. Natomiast no, można kupić z innych powodów i drukować no, zupełnie inne rzeczy. Nie wiem. Sky is the limit, w sumie można by tak powiedzieć. No w każdym razie, tak ten domek wygląda, jest super, fantastycznie świetny. Jak go już pomalowałem, tak to byłem nim bardzo zachwycony. I ciągle jestem nim zachwycony. Jeszcze bardziej będę zachwycony, jak już zbuduję całe miasto. To będzie dopiero szok. Okej, no w każdym razie, teraz troszkę bliższa o tym modeliku. Na początek może kilka zdjęć. Tutaj szczególnie widać ten efekt lampy błyskowej. Ten czerwony dach wyszedł strasznie płaski, a taki nie jest. No tutaj troszkę większa już konstrukcja, jak widać, składająca się z większej ilości elementów. Tu pod spodem widać natomiast, jak powinien wyglądać taki plastik, jak jest porządnie wydrukowany. Jest to solidna, zupełnie nie dająca się, tak powiem, rozróżnić konstrukcja, nie wiedzieć tych ściegów tak zwanych. No i oczywiście domek można rozłożyć na kilka elementów. Ja go jeszcze nie sklejałem, ale po prawdzie pewnie posklejam pewne elementy, żeby były one razem. One w tym momencie są blokowane takimi zaczepami, które teraz no, się drukują. Konstrukcja drzwi podobna jak w tym małym. No i tak jak poprzednio, no ja mówię, nie malowałem na razie ich wewnątrz, także one są no, dość jednokolorowe. Natomiast no, posiadają szczegóły, jeśli ktoś by tylko chciał je wymalować. Co jak mówiłem, zapewne zrobię, jako że mam całkiem sporo belków w tym Kickstarterze też, które na pewno będą wyglądały fajnie. No to już widać z innej szpuli drukowane, bo innego koloru PLA było. No i teraz możemy złożyć z powrotem. Dochodzące śmiechy z sąsiedniego pomieszczenia, to moje młodsze ja. I tak wygląda ponownie złożony. Okej, i teraz ostatni z domków na dzisiaj, który zdołałem wydrukować. Ten jest w pewnym sensie najbardziej okazały. O, taki. No muszę przyznać, że kolorystycznie strzecha trochę mi się nie podoba. Znaczy, może ona nie wygląda tak zła, ale te deski, które tu leżą na tej dachu, prawie takie są dość mocno niewidoczne. Lampa błyskowa zrobiła z tym, w sumie lepiej wygląda w tym świecie lampy błyskowej, ale no tak, w każdym razie nie wygląda źle, ale myślę, że mogłoby wyglądać lepiej i zastanowię się, czy to nie zmienić. To jest taki największy domek w sensie obszarowym, nie najwyższy, no bo ten oczywiście przed chwilą pokazywałem był wyższy. No ten domek jest przewidziany jako piekarnia niby, że oczywiście takim nie musi być. Widzicie, to mam przy okazji mogę pokazać, bo naprawdę ten Kickstarter jestem przezachwycony, że wziąłem w nim udział. On tak naprawdę się pojawił w dniu, w którym kupiłem drukarkę, znalazłem tego Kickstartera chłopaków z Węgier, którzy robili. Strasznie mi się ten design ich podoba. Natomiast te domki zauważyłem, że się trochę różnią. Teraz na przykład drukuję, bo mam już dwa zaległe, znaczy drukuję, jeden się drukuje, jeszcze jeden jest mam do wydrukowania. Że na przykład troszkę się różnią style, ale o tym to kiedy idzie. No w każdym razie, tak wygląda ten trzeci pomalowany domek. No i teraz może o nim kilka słów.
Tak jak mówiłem, ten domek jest najokazalszy, największą powierzchnię zdecydowanie zajmuje. Jego natomiast już trochę posklejałem, bo składał się z takich dość niedużych elementów, w dół w szczególności, dlatego nie było sensu go trzymać osobno. Zresztą dla większości, tak jak mówię, pewnie je posklejam. Tutaj jak zawsze widać dach pod spodem. Tutaj o, to na przykład już się składało, to jest osobna część i ta mała część to też jest osobne, to były osobne wydruki. No ten dach, no strzecha drukuje się makabryczną ilość czasu, ten dach drukował się i to tylko ta większa część jego, ponad 24 godziny, 25 godzin, coś tam z kawałkiem, o ile dobrze pamiętam. W środku ponownie niemalowane drzwi, zawsze jest ta sama konstrukcja w tych modelikach, to znaczy ten próg i do tego drzwi na takim pegu, że tak to nazwę, także one są ruchome. Jak się ich nie przyklei, mogą się otwierać i zamykać. No i tak, no i te domki. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Są świetne, ale ja Wam powiem jeszcze jedną rzecz na temat tego drukowania. To, co mnie tak naprawdę zachwyca i zachwycało od początku, zanim kupiłem drukarkę i zanim myślałem, że będę drukował takie duże budynki, to wiecie, co chciałem drukować? Takie rzeczy. O, to jest beczka taka mała, która, nie wiem, parę razy w życiu kupiłem jakieś szliczne, chyba jedna kosztowała 2 złote, chyba z grozą. I oczywiście nie chodzi tylko o beczki, tylko chodzi, że tak powiem, o duperele, jeśli tak mogę powiedzieć. Zawsze dla mnie, no jeżeli patrzycie na jakieś tego typu, że tak powiem, ustawki, na takie ładne stoły biterne, to właśnie takie drobiazgi dookoła takich domów, jak pokazywałem, no robią tak naprawdę to, że ta scena wygląda na żywo. No ale z reguły, jak kupowałem figurki, no to jakieś, że tak powiem, środki, które przeznaczałem na figurki, jakoś nie bardzo chciałem przeznaczać na kupowanie beczek czy jakichś tam innych rzeczy, chociaż bardzo chciałem je mieć, ale no, lepiej kupić figurkę. No. No, natomiast teraz mogę tego dziubać, ile mi się żywnie podoba, takich małych różnych duperelków, tudzież to samo tyczy się troszkę większych, że tak powiem, duperelków, takich jak na przykład do tej piekarni jest dodane, no nie jest całkiem skończony, ale taki jest piecyk na chlebuś. No, no kto by to kupował? No generalnie odlew żywiczny nawet nie chcę próbować zgadnąć, ile by kosztował. Znaczy, nie jakiś koszmarnie drogi, w sensie jakimś takim obiektywnym, ale no, no wydrukowanie tego to tylko trochę czasu kosztuje generalnie. No super, to jest wydawane do tego Kickstartera, zresztą jest cała masa drobiazgów, które będę z czasem drukował. Ten ciekawostka, różne możliwości zbudowania tego, nasz piecyk oczywiście jest prosty, ale i tak są dwie wersje piecka. Jest taki jak ten, który ja wydrukowałem zamknięty, jest taki, prawda, z otwartymi tymi piecami, tam widać bułeczki i chlebuś. Tudzież ta górna warstwa, którą ten szczyt komina, ja go tu przykleiłem na stałe, natomiast są trzy różne wersje tego, żeby jakbyście chcieli stawiać dużo pieców, to żeby wyglądały różnie. No świetna rzecz, no, przystawione przy domu, wygląda fantastycznie. Zresztą na poparcie moich słów mam tutaj jeszcze taki mały show dla Was. No to jest domek, prawda, ten najmniejszy, który stoi sobie na polu bitwy, nazwijmy to. Wygląda tak, jak wygląda, prawda? Ale dla mnie absolutnie diametralna różnica dzieje się, gdy zrobimy o to. Czyli postawimy koło niego te tak zwane różne duperele. No dla mnie w tym momencie ta scena ożywa, ten domek sam z siebie opowiada już jakąś historię i to jest właśnie to tak naprawdę, w co chcę grać w pewnym sensie. To znaczy, żeby stoły miały sens, żeby były poukładane przedstawiając, faktycznie, no w jakimś sensie opowiadając historię od razu na wstępie. Jak się przyjdzie i popatrzy na nią, to widać, że o, tu jest domek, koło niego jest droga, nie wiem, koło niego jakaś tam szopa czy coś takiego, no bla, bla, bla. No bo z reguły gramy na stołach, które, prawda, mają, i to nawet te ładniejsze stoły, mam na myśli te, na których są tereny 3D, że po prostu całkiem przypadkowo są rzucone jakieś tereny. Tu pole, tu jakaś ruina, tu jakaś inna ruina. No nie przypomina to niczego w sumie, poza jakimś takim zupełnie randomowym zbiorem terenu. I to oczywiście nie oskarżam nikogo, każdy gra jak lubi. Ja natomiast chciałbym grać właśnie na stołach, które same z siebie już, prawda, coś opowiadają. Pokazują, że to jest to jest tamto. No i kontynuując, tutaj drugi domek, który postawiony tak od, wygląda w sobie ładny dom. Natomiast jak dodamy do niego parę rzeczy, proszę bardzo. No i kontynuując. I trzeci domek.
i no, sam domek i zmiana, że tak powiem, scenografii przez dostawienie paru rzeczy. I na koniec jeszcze cała osada, czy może folwark. Rzeczy. Wszystkie te rzeczy, które widzicie na tym, na pierwszym planie, oczywiście tam z tyłu na stole, nie stoją tam różne rzeczy. Wszystkie te rzeczy są wydrukowane. Wszystkie, absolutnie. Moim zdaniem, no tak jak mówię, dla mnie to jest ciągle science fiction, że mogę takie rzeczy sobie wyprodukować, że tak to nazwę w domu. No i to na koniec jeszcze takie zdjęcie i że tak powiem, pokazać skalę tych domków do figury Games Workshop. No taka mała ustawka. No i tak, no i to a propos tych moich wydruków to tyle, będę pokazywał następne rzeczy. Przepraszam graczy science fiction, że nic na razie w tym kierunku nie drukuję. Po prawdzie wydrukowałem już i następnym razem tak naprawdę pokażę parę bzdurek, które nadawałyby się bardziej do jakichś takich, prawda, ustawek science fiction. W pewnym sensie tak naprawdę przynajmniej na Thingiverse, jak się wpisze Warhammer hasło, to wyskakuje dużo więcej science fictionowych wydruków niż fantasy, przynajmniej tak mi się zdaje. W każdym razie cała masa rzeczy, które do, nie wiem, no ja gram w Kill Teama generalnie tylko z takich tematów science fictionowych. Gram, to jest też za dużo powiedziane, bo faktycznie dawno nie grałem, ale po prostu nie bardzo miałem z kim. To wkrótce mam nadzieję zmienić naprawdę w najbliższej przyszłości, żeby umieścić wreszcie jakiś raporcik z Kill Teama. No i najprawdopodobniej wsadzę tam takie jakieś małe bzdurki, które wydrukowałem. Na razie nic ogromnego nie wydrukowałem, ale no, wydrukowałem fajne rzeczy, które absolutnie no, są proste, szybkie generalnie w wydruku, a po namalowaniu będą wyglądać, bo jeszcze nie pomalałem, będą wyglądać myślę całkiem fajnie. Okej, dobrze, teraz wam opowiem w takim razie, co się działo z moją drukarką, dla tych, których to interesuje. Jeżeli ktoś ma taką drukarkę, to może to mu się przyda, tak, albo jeżeli ktoś chce kupić, to może będzie wiedział od razu, jeżeli na taki problem, jeżeli taki problem napotka, a jest on podobno dość częsty, to jak się z nim uporać. Słuchajcie, bardzo was przepraszam, ale jednak w tym odcinku nie będzie o rozwiązywaniu moich problemów z drukarką na tym, jak wyszedłem, bo właśnie wziąłem się za edytowanie tego materiału i okazało się, że dźwięk w ogóle się nie nagrał. A że generalnie jest to materiał, w którym siedzę, dużo mówię, pokazuję jakieś rzeczy, tam ewentualnie jakieś zdjęcia. No ciężko mi to w tym momencie odtworzyć, ale nie mam już czasu, żeby to w tym momencie umieścić i żeby to się pokazało no, już całkiem niedługo. Także przepraszam was bardzo, jeżeli ktoś z was czekał na to, żebym o tym opowiedział, to obiecuję, że stanie się to wkrótce. Postaram się w ciągu tego tygodnia to dorzucić jako nawet jakiś taki osobny materiał. I w związku z tym żegnam się z wami tą dość smutną nutą, jeśli tak mogę powiedzieć. No nic, przepraszam jeszcze raz. Do następnego razu. Hej!